Siemanko, jestem Lucek. Chcę wam przede wszystkim podziękować za taką dużą liczbę wyświetleń w ciągu zaledwie kilku godzin na moim ostatnim filmie z GTA Online. 6000 wyświetleń, what the fuck, w ciągu kilku godzin. To jest jak na mój kanał bardzo dużo, bardzo wam dziękuję za taką aktywność i za dużą ilość lajków także i komentarzy i w ogóle. Każdy jest chyba podekscytowany tym nowym update'em, ale nie powiedziałem wam o wszystkich rzeczach w tym odcinku, które Rockstar dla nas przyszykował. Możemy mieć aż 40 samochodów w ogóle na jednej postaci, więc jest to naprawdę bardzo dużo. Pokażę wam zaraz, jak to zrobić. Rockstar na swojej stronie zamieścił wszystkie informacje odnośnie lowriderów, nowych misji, a także o tym, że możemy kupić sobie czwartą posiadłość, w której na przykład może być aż 10 miejsc na samochody. Co ciekawe, możemy tę opcję zrealizować tylko do 25 października, więc czasu mamy tak naprawdę niewiele. Mamy tylko 5 dni, aby kupić dodatkowy garaż albo jakąś posiadłość, która po prostu ma 10 miejsc na samochody. No albo po prostu ma na przykład 3 miejsca na samochody, nie wiem, jak wolicie. Ja kupuję garaż z 10 miejscami. Musimy wejść do swojego profilu, w swoje ustawienia, no po prostu swojego konta na Social Clubie, wejść w e-mail tutaj i musimy zaznaczyć, aby subskrybować po prostu, no zweryfikować oczywiście e-mail, subskrybować listę mailingową Rockstar Games i musimy dołączyć do jakiejś ekipy. Może to być, nie wiem, Toster albo Mów po ludzku, cokolwiek, tak? W Tosterach jest obecnie 1000 członków, polecam wam tę ekipę ze względu na to, że no po prostu zawsze jest z kimś pograć, tak? Ja obecnie w niej jestem, to jest moja aktywna ekipa, a moja taka YouTube'owa to jest ta Mów po ludzku, więc każdy może sobie do niej też dołączyć. Anyway, i po prostu w grze pojawia się, wchodzimy do symulatora Asuki. Tak, jesteśmy w symulatorze Asuki. No i w grze po prostu sobie możemy kupić tę posiadłość, obojętnie jaka to będzie, ja sobie kupię myk. Wchodzimy sobie do nieruchomości i tutaj jest taka nieruchomość, która mnie interesuje. To jest chyba garaż tutaj, myk myk. I tu mamy 10 miejsc i kupujemy. I zobaczcie, jest dodatkowe puste miejsce. Są 3 posiadłości, które już posiadam i dodatkowo jest dodatkowe puste miejsce, które mogę zapełnić właśnie tym nowym garażem. Także świetnie, dodatkowe 10 miejsc, brakowało mi tego bardzo, bo no po prostu Rockstar fajnie pomyślał o tych graczach, którzy mają już swoje pełne garaże zapełnione wspaniałymi samochodami jak ja. No i po prostu chcieliby mieć dodatkowe lowridery albo jakieś inne samochody, po prostu dodatkowe miejsca na te wspaniałe auta, więc... No i właśnie dojeżdżam do mojego nowego garażu. Co ciekawe, nie mają dostępu do tych garaży, czy do możliwości kupienia czwartego garażu posiadacze konsol Xbox 360 oraz PS3, ze względu na to, że Rockstar po prostu nie wspiera już tych konsol i nie dodaje dodatków do GTA 5 właśnie. To jest mój nowy garaż, właśnie sobie go zakupiłem, czwarty garaż, dużo miejsca i no i zajebiście po prostu, fajna sprawa. Rockstar także napisał w swojej notce, że jest to jednorazowa taka akcja, mamy mało czasu na to, jest tylko 5 dni jak wspomniałem, bo dodatek został, no premiera dodatku po prostu była 20 października, 25 października już. Kończy się ta akcja, kiedy będzie można sobie kupić dodatkową czwartą posiadłość, przepraszam. Więc warto się pośpieszyć, śpieszcie się z tym naprawdę, bo później już takiej akcji nie będzie. Bardzo wam dziękuję w takim krótkim informacyjnym filmiku o GTA Online. Powiedziałem wam chyba wszystko, co musicie wiedzieć o tym, aby kupić sobie 40 samochodów i mieć je na stałe w GTA Online. Więc bardzo wam dziękuję jeszcze raz, że jesteście ze mną za taką dużą ilość wyświetleń pod ostatnim filmikiem. W ogóle jestem podniecony jak nie wiem co. Na razie, pa pa.